Z tej strony Brzuch Lewego, witam w kolejnym odcinku dotyczącym serwera wf.wojnyfrakcji.pl. Dzisiaj zajmiemy się arenami PvE i PvP. Na tych arenach możemy zdobyć itemy potrzebne nam do enchantingu bądź inne przydatne rzeczy. Już wam pokazuję, idziemy na spawn, pokażę wam, gdzie jest opis tych aren. Jeżeli chodzi o itemy potrzebne do enchantingu, to tak jak zaraz zobaczymy. Na przykład spróbujmy zenchantować ten miecz. Nie chce nam się pokazać odpowiedni level, nie ma to jak to szczęście. Dobra, jest. I chciałem zenchantować na szósty level. Powinno mi się to udać, jednak na tym serwerze, jak tutaj było napisane, nie mam odpowiedniej ilości przedmiotów. Potrzebuję 36 gąbek, aby zenchantować miecz. Aby zenchantować jakąś rzecz na 30 levelu, potrzebujemy 180 gąbek. Jak te gąbki można zdobyć? Można zdobyć poprzez VIP-a, co już mówiłem w poprzednim poradniku, albo właśnie z areny Onyxia. Do areny prowadzi ta niebieska ścieżka, dokładniej do opisów aren. Tutaj macie wszelkie potrzebne informacje. Klikając na Bedrocku, przypominam, dostajemy informacje o różnych rzeczach. My dołączymy do Onyxii. Ma join Onyxia. Musimy pamiętać o wielkiej literze, gdyż inaczej nie wejdziemy. Także musimy dokładnie takie nazwy, jak tutaj są podane, musimy wpisywać. Na każdej z tych aren jest do wyboru klasa postaci. I wybieramy. Każda klasa ma inne itemki do dyspozycji. Najlepiej moim zdaniem wybierać tanka. Gdy jesteśmy już gotowi, uderzamy w blok żelaza i zaczęliśmy naszą arenę. Ja, będąc na tej arenie, opiszę wam wszystkie pozostałe. Wam zostawię do zwiedzenia w grze już ich wygląd. Najpierw rzucimy sobie potki, żeby nam raczej nic nie zrobiły na razie. Więc tak, na tej arenie nagrodami są, tak jak już mówiłem, gąbki. Co 7 rund dostajemy 4 gąbki. Za dotarcie do 25 rundy dostajemy 55 gąbek, czyli w około 7 minut można zdobyć 60 coś gąbek. Potwory na tej arenie to Blaze, Peak Zombie, Ghast i Magma Cube. Na kolejnej z aren jest to Orgrimmar. Wpisujemy ma join Orgrimmar i zostaniemy przeniesieni do kolejnej areny. Na tamtej arenie potwory to Peak Zombie i Cave Spider. Co 5 rund dostajemy tam 10 emeraldu i TNT. Co 50 rund dostajemy 60 emeraldów. Po 99 rundzie dostajemy 30 diamentów. Kolejną areną jest ma join Gadgetzan. Na tamtej arenie jest dosyć dużo potworków, są to zombie, szkieletony, pająki, creepery, wilki, zombie pigmeny, blazy, slimy i cave spider. Co 3 rundy dostajemy tam pióro, kość i patyk. Co 5 rund 2 gąbki, 4 gravelu i 4 stone'a. Co 10 rund... Moment, bo mnie tu jakiś leje. Co 10 rund dostajemy 10 sztabek żelaza i 8 sztabek złota. Po 7 rundzie dostajemy minecart i jego odmiany. Po 13 rundzie dostajemy żelazny miecz, żelazny kilof i żelazną łopatę. Po 16 rundzie dostajemy diamentowy miecz. I została nam jeszcze jedna z takich aren. Jest to arena piramida. Wpisujemy ma join piramida, żeby się do niej dostać. Tam potwory to gasty, giganty, pająki i boss smok. Tam co ileś rund, nie pamiętam dokładnie co ile, dostajemy diamenty i ciastka. Oprócz tego typu aren jest jeszcze arena. Aha, z tych aren, żeby wyjść, z tych czterech, które wam wymieniłem, wpisujemy ma
Leaf. W tym momencie opuścimy tą arenę, znajdziemy się w miejscu, z którego zaczynaliśmy. Teraz tak, pozostały tryb aren jest to Join Zombie. To wpisujemy, żeby się dostać. I jest to arena, na której walczymy z coraz większą ilością zombie. Za ich zabicie dostajemy pieniądze. Musimy uważać tam na graczy, na arenie Join Zombie, gdyż tam jest włączone PvP. Aby wyjść z tamtej areny, wpisujemy samo Leaf. Teraz tak, głównie na arenie Join Zombie należy pamiętać o tym, żeby wchodzić z pustym ekwipunkiem, gdyż wejście na tą arenę kasuje nam cały ekwipunek. Na tych czterech, które wymieniałem na początku, łącznie z tą, na której teraz jestem, nie trzeba tego robić, ale dla pewności lepiej przed wejściem do którejkolwiek z aren, lepiej EQ swoje zostawić gdzieś u siebie w bazie. Ostatnią z aren jest to arena w trybie Capture the Flag. Myślę, że większość oglądających powinna wiedzieć, co to jest. Jeżeli nie, to wygooglujcie. Jest to tryb ogólnie znany, głównie ze strzelanek. Polega on na dwóch drużynach. Każda z nich ma swoją flagę. Musimy zabrać flagę przeciwnika i zanieść ją do swojej bazy. Także tam już wchodzimy. Jest to bardziej gra grupowa. Wchodzimy co najmniej w dwie osoby. Jedna w jednej drużynie, druga w drugiej. No i walczymy ze sobą, zabieramy swoje flagi i przenosimy do swojej bazy. Nagrodą na Capture the Flag są również gąbki. Myślę, że jeżeli chodzi o areny, to by było na tyle. W następnym odcinku zostały nam aukcje. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie.